Dzień dobry w nowym Daily Vlogu. Słuchajcie, mamy dzisiaj przepiękne słońce. Ma być fajna temperatura, więc już nie mogę się doczekać tego dnia. Chociaż jest wczesna godzina. Słuchajcie, związałam sobie dzisiaj włosy w ten sposób, bo jadę za moment do fryzjera. Czas najwyższy zrobić odrasty, siwe włosy, ale przede wszystkim jadę do fryzjera na farbowanie, ponieważ chcę pociągnąć kolor po całości, żeby mieć ładny odcień na całych włosach, także za moment się wybieram. Chciałabym wejść też do Hebe i do Rossmana, zobaczyć jakie są nowości i nagrać materiał. Chciałabym wejść do Sephory i nagrać dla Was materiał. No mam trochę planów, zobaczymy jak to wszystko się dzisiaj potoczy. Czekam też na ważną przesyłkę z maseczkami dla Was, którą później będę pakować i rozsyłać, więc dzisiaj mam taki dzień, który będzie no trochę dniem zalatanym, ale zobaczymy jak to wszystko się ułoży, także życzcie mi powodzenia, żeby się dobrze wszystko rozkręciło, chociaż wy i tak będziecie widzieć ten vlog z opóźnieniem, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wszystko dobrze dzisiaj pójdzie, także życzę wam miłego oglądania. No to lecimy z tym daily vlogiem. No, jeszcze przed wyjściem z domu przyszły do mnie dwie paczki. Tutaj widzę, jest przesyłka od Bandi PR-owa i paczka, na którą czekałam, od marki Yokaba. Pokażę Wam, co tutaj do mnie przyszło, ponieważ marka skontaktowała się ze mną, czy chciałabym sobie przetestować ich produkty. Tak totalnie niezobowiązująco i sprawdzić, co tam mają fajnego w ofercie. Są to produkty naturalne, więc będziemy później, już sobie otworzyłam, ale będziemy sobie to później sprawdzać razem, jak już wrócę do domu. No i zobaczymy, co tutaj dostałam od Bandi. Podejrzewam, że może być to przesyłka z Dr. Skin Clinic PR-owa, ale też powiem Wam o czymś fajnym, bo mam dla Was kod rabatowy w związku z tymi przesyłkami PR-owymi. Od razu zaznaczam, to nie jest żadna współpraca, to jest przesyłka PR-owa, a tutaj mam coś nowego do testowania. Także jak wrócę, to pokażę Wam wszystko, co i jak. Pokażę Wam jeszcze tak szybko, co mam na sobie. Okularki Gucci, płaszcz granatowy Zara Montego, pod spodem taki niebieski, jasny golfik z Zary, jasne jeansy, takie widzicie rozkloszowane na dole, dzwoniaste z Zary, to jest też starszy model, torba Furla i moje, no jak to się mówi, nie mokasyny, nie baleriny, lofersy chyba, jakoś tak, z Noa, które kupiłam jakiś czas temu. No, tak się dzisiaj prezentuję, w takich niebiesko-granatowych barwach i lecę do fryzjera! We stand on the opposite shore. Hello, moon. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. No dobra, jestem już w domu, nastawiłam obiad. Właśnie mi się szykuje, słuchajcie, włosy zrobione, kolor zrobiony. To teraz szybko otworzymy paczki, o których Wam wcześniej opowiadałam. Zobaczymy, co tutaj się ciekawego dzieje i co takiego dostałam. O. Póki mam chwilę, żeby właśnie tutaj zajrzeć do środka. Tak myślałam, słuchajcie, Dr. Skin Clinic. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Piękne, czarne opakowanie. Proszę bardzo. I mamy tak, czas na coś mocniejszego. Znajdziesz stacjonarnie w Superfarm, tak, bo marka Dr. Skin Clinic jest już dostępna w Superfarm stacjonarnie od jakiegoś czasu. I powinnam tutaj widzieć booster nawilżenie, kwas hialuronowy 0,5%, trehaloza 3%, krem silnie odmładzający, gdzie mamy retinoidy 3 formy w stężeniu 0,5 i booster kolagenu 2% oraz masło mycie de makijaż. No i kod rabatowy, ale to zaraz, czekajcie. Tutaj mam wszystkie oczywiście najważniejsze ulotki. I teraz tak,
przechodzimy do najważniejszego, czyli do paczuszki. Widzę, że mam tutaj tak, po pierwsze mała wersja masełka Maciej de Makijaż. Wy wiecie, że ja uwielbiam to masełko emoliencyjne. Zresztą chyba od tego wszystko się zaczęło. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy to masełko miało się pojawić i rozmawiałyśmy wtedy z dziewczynami, że fajnie by było, żeby taki produkt właśnie był w ofercie Bandi. No i oczywiście to masełko emoliencyjne robi po prostu furorę. Wszyscy je kochają, uwielbiają, ale ja wiedziałam, że tak będzie od samego początku. Jak jeszcze robiłam live wtedy z Anetą i rozmawiałyśmy sobie właśnie na temat tego masełka. No i tutaj mamy masełko do demakijażu od Dr. Skin Clinic właśnie w takiej małej wersji, gdzie mamy 77% emolientu, witaminę E oraz 1% olejek z owocowy. Tak. Fajnie, że jest też taka mała wersja. Czasami się pojawia też taka mała wersja właśnie tego masełka emoliencyjnego i to jest super rozwiązanie na przykład na wakacje, na wyjazdy. Co my tu mamy? Krem silnie odmładzający, czyli właśnie ten, który ma zawierać trzy formy retinoidów w stężeniu 0,5%, więc jak na krem, słuchajcie, to jest całkiem fajne stężenie. Trzy formy retinoidów nowej generacji. Mamy tutaj HPR. Bardzo, bardzo fajna substancja. Czekajcie, telefon. Przepraszam Was, słuchajcie, dzwonił Max i jedzie już do domu, więc muszę się streszać, żeby przyjechał idealnie na obiad. Także później sobie omówimy przy jakiejś kolejnej okazji wszystkie te produkty. No ale widzicie, dostałam tutaj krem silnie odmładzający, jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi. Dostałam booster nawilżenie i to jest coś, co zawsze powinno być, czyli nawilżenie w naszej pielęgnacji. No i jakieś gadżety. Wiem, dostałam opaskę z uszami. Mam już taką w kolorze niebieskim z Bandi, to teraz będę mieć czarną w kolorze Dr. Skin Clinic, zobaczcie. Ta-da! Zawsze się mnie pytacie, kiedy gdzieś pojawiam się w tych opaskach, w tej niebieskiej opasce, gdzie ją można kupić, a ona jest niedostępna. Także słuchajcie, świetna przesyłka od Dr. Skin Clinic. I teraz, co jest ważne? Moje drogie panie i panowie, do 29 lutego macie kod zniżkowy na wszystkie produkty Bandi, 20% rabat z kodem COCO20. Zaraz zobaczymy, jak jest tu. O, tu jest tak samo, czyli znowu, z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kod rabatowy minus 20% na produkty Dr. Skin Clinic w naszym sklepie COCO20, ważny do 29 lutego. Czyli słuchajcie, bo już informowałam na Instagramie, macie kod, który będzie obowiązywał i na Bandi, i na Dr. Skin Clinic. COCO20, 20% zniżki, więc myślę, że to jest fajna okazja, żeby sobie coś zakupić do końca tego miesiąca. Wasze ulubione produkty. Dobra, i kolejna duża paczka. Pipeta tutaj siedzi i podgląda. Wiecie co, zrobimy tak. Yokawa, czyli marka, która się do mnie odezwa z propozycją, żebym przetestowała ich produkty. Jeśli coś mi się spodoba, to być może o nich opowiedziała, podzieliła się moją opinią na ich temat. Zobaczymy, przyjrzałam sobie stronę. Rzeczywiście jest tam kilka świetnych produktów, bo one mają też bardzo fajne składy. Ale widzę, że dostałam tutaj jakiś kubeczek. Czekajcie. O, proszę, kubeczek. Dalej. Dalej, co my tutaj mamy? Ach, wiem. Słuchajcie, olejek, nie, odżywka. Odżywka do paznokci z bardzo dobrym składem, na którą sobie też patrzyłam, właśnie formuła wegańska, oparta w 72% na składnikach pochodzenia naturalnego, więc cieszę się bardzo, bo za jakiś czas chciałabym Wam przygotować materiał właśnie na temat pielęgnacji moich paznokci, bo też mnie o to dopytujecie, więc kolejne produkty do przetestowania, zobaczymy, jak się sprawdzą. Tutaj widzę, że mam zapakowane podkładka, liścik, dziękujemy, wizytówka, super, informacje na temat produktów, o zobaczcie, tak. I dalej, dalej mamy, o, tego byłam bardzo ciekawa i to jest profesjonalny krem do pielęgnacji dłoni i ciała.
ultra nawilżający mango i kokos. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie rzeczywiście tak pachniał, bo skład ma naprawdę bardzo fajny. Między innymi olejek z mango, no i mamy tutaj też olej kokosowy, o ile dobrze pamiętam. Tak, olejek kokosowy mamy. No i oczywiście mamy ten olej masełko mango. Także zobaczymy, przetestuję, sprawdzimy. I widzę tutaj jeszcze zapakowane. O, proszę, zobaczcie. Boks, bo na stronie są właśnie dostępne takie boksy, w których macie różne możliwości pielęgnacyjne. O, całkiem ładnie to jest zapakowane. Teraz muszę się do tego dostać. Patrzcie na to, pyta. O, widzicie to? I to jest zestaw czekoladowy. Bo była też tam wersja pomarańczowa, ale ja nie przypadam za cytrusami, takimi zapachami pomarańczowymi w pielęgnacji. Ale czekolada to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Więc mamy tutaj masło do ciała, mam tutaj skrab do ciała, olejek do ciała i mamy balsam czekoladowy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Także lecą do testu. Czekajcie, muszę zrobić jeszcze jedną małą przerwę, bo oczywiście smażę obiad, więc wszystko tak widzicie. Raz, dwa, raz, dwa. No oczywiście, że dzisiaj tak wszystko po prostu na wariackich papierach. Szybko, szybko. Oczywiście przyszła mi też paczka z maskami, które będę po obiedzie pakować i szykować dla dziewczyn, które zrobiły u mnie zamówienie. No, także Doktor Skin Clinic rozpakowane, Jokaba rozpakowana, wiecie co i jak, ale powiem wam tak przy okazji, czy załatwiłam wszystko? No nie do końca, bo tak. Włosy, no oczywiście, że zrobione, ale poszłam do Biedronki kupić parę rzeczy, których nie znalazłam. Przy okazji weszłam też na... no co, Pipeta? Tak, ty też jesteś głodna i chcesz obiad. Przy okazji, słuchajcie, weszłam na dział z kosmetykami, bo pojawiło się tam, podobno w internecie mówią, że się pojawiło dużo fajnych perełek, ale tak naprawdę jak popatrzyłam na to, jakie są to perełki i to po prostu tak jak te kule, które wam pokazałam, no to, słuchajcie, to jest szkoda pieniędzy na taką rzecz, która jest zrobiona na bazie sody oczyszczonej i po prostu wrzucacie to do wody i ona tak naprawdę wam tylko bąbelkuje i nic nie daje. A takie są te kule, ja kiedyś zresztą też o tym opowiadałam, sama się na to nabrałam, bo poleciałam do Biedronki, kupiłam sobie te kule, tam wtedy pamiętam w różnych zapachach, a okazało się, że pić na wodę, odrobinę może zmienia się kolor wody, zapach słaby i tak naprawdę szkoda waszych pieniędzy, bo można kupić świetne kule do kąpieli, które są super zrobione z masełkami różnymi, ta woda się zmienia, efekt na skórze jest fantastyczny, a soda oczyszczona, uwierzcie mi, nie warto. Mam też płatki do testowania, ale wiecie co? Bo też pytacie mnie o płatki te Lanbena, które testuję, ale to może w drugiej części dzisiejszego vloga wam trochę o tym opowiem, bo się cały czas dopytujecie jak testy, co o nich myślę, czy warto, bo one są w dobrej cenie. No i co, z Biedronki oczywiście poleciałam załatwiać kolejne sprawy, nie znalazłam Inglota, a zależało mi na tym, żeby kupić tam parę rzeczy w Inglocie, bo skończyły mi się między innymi cienie do powiek. Więc nie załatwiłam z Inglotem. Poszłam do Hebe. Chciałam dla was przygotować fajny materiał, ale okazało się, że połowy z tych rzeczy, które chciałam wam pokazać, nie ma, bo teraz weszły jakieś promocje i to takie dosyć mocne promocje, więc te rzeczy są po prostu no, przebrane, wykupione. W Rossmanie to samo. Weszłam jeszcze tylko na moment do Zary, bo słuchajcie, przyciągnęły mnie manekiny, które tam zobaczyłam i taki przepiękny garnitur w obłędnym kolorze, więc coś mi się zdaje, że chyba na jakieś zakupy się wybiorę do Zary. Ale tak naprawdę powiem wam, że większości rzeczy, które miałam ogarnąć dzisiaj, po prostu nie ogarnęłam. I jak stwierdziłam, która już jest, jak zobaczyłam, która jest godzina, to mówię, lecę do domu, bo tak, obiad trzeba przygotować, Max zaraz wróci, paczki chciałabym wam szybko pokazać. Mam jeszcze te rzeczy, te maseczki, za które chciałabym się zabrać i popakować, a tak, czekają mnie i paczkomaty, i poczta, więc po prostu masa rzeczy do załatwienia, ale wiecie co?
jak się dzieje, to się dzieje i jak się dzieje dużo, to jest fajnie, bo przynajmniej nie ma nudy. Kot widzę, że mi tutaj miauczy i chce dostać obiad. No, to co? Robię obiad, a jeszcze wam pokażę, co kupiłam przy okazji. Tak mnie też przyciągnęła witryna. Także robię ten obiad, a później opowiem wam jeszcze właśnie o tych płatkach i o płatkach, które testuję, też nowych płatkach, które testuję. Dobra, kończę. Zabieram się za kota, za obiad i jeszcze wam coś pokażę. A chciałam wam pokazać to, bo ta witryna, która mnie tak przyciągnęła, to były pączki z nadzieniem pistacjowym. Patrzcie na to. Tak tam właśnie się znajdują. Wzięłam dwa, no bo przecież jeden dla mnie, jeden dla Massimo. O tak. Będą słodkości na podwieczorek. Takie pistacjowe grzechy. Jadę do paczkomatu. Mam tutaj 11 waszych maseczek. Reszta maseczek pójdzie jutro, ponieważ będę musiała je zawieźć na pocztę, którą mam otwartą w sobotę. O, bardzo proszę. Także to jest kolejna tura. Słuchajcie, pierwsza tura 14 maseczek, druga tura 14 maseczek, a już się zapisujecie na kolejne. To jest po prostu niesamowite szaleństwo. Dobra, na zakończenie dzisiejszego vloga to, co wam obiecałam, czyli płatki. Płatki marki Lambena, o które mnie pytacie. Widziałyście je, dziewczyny, jak pokazywałam wam w którymś z moich filmików, że zakupiłam do testowania, ponieważ prosiłyście mnie o to, żebym je sprawdziła. One są cały czas u mnie w testach, no bo słuchajcie, trzy opakowania po 60 płatków, czyli mamy 30 par, więc zejdą, no trochę czasu mi zejdzie, zanim je całkowicie zużyję. Ale wybrałam sobie trzy wersje, na stronie było dostępnych ich kilka, jeszcze inne. Zapłaciłam, to chyba było w sklepie, Cocolita, Minty Shop. Już nie pamiętam, słuchajcie. W którymś z takich sklepów, gdzie były one na promocji, zapłaciłam 30 zł za jedno opakowanie, więc bardzo fajna cena. Bardzo, bardzo fajna cena za te płatki. I teraz tak, wzięłam wersję z witaminą C, z retinolem i z czarną perłą, ponieważ takie te wersje najbardziej mnie zainteresowały. Oczywiście płatki są zanurzone w tym serum. Mamy tutaj taką łopatkę, którą wyciągamy sobie właśnie te płatki z opakowania. Płatki są cienkie. I to jest na pewno ich duża zaleta, że one są cienkie i w zależności od tego, ile będziemy mieć serum na płatku, to też trzeba się liczyć z tym, czy on będzie troszeczkę się nam suwał, czy nie. Ja polecam zawsze, jak wyciągacie sobie te płatki, to tak chwilkę je sobie odsączyć i dopiero przyłożyć tutaj na okolice oczu, żeby no one się właśnie nie suwały, ale przez to, że są cienkie, nie są ciężkie, to też fajnie tutaj przylegają. Średnio podoba mi się wycięcie, bo nie wiem, kto ma takie malutkie oczka, bo one są tak średnio wycięte, ale to już nawet nie jest istotne, jak one są wycięte, bo można je tutaj w różny sposób kombinować i sobie do skóry tutaj przykładać. Powiem wam tak, najgorsze z nich to jest ta czarna perła. Dlaczego najgorsze? Dlatego, że piecze mnie skóra po nich. Jest tutaj coś w składzie, co mnie uczula. Zaraz może spróbuję, może wam się pojawi tutaj nagranie po zdjęciu tych płatków. Ja po prostu mam tak czerwoną skórę w okolicy oczu, tu, że to zaczerwienienie, słuchajcie, utrzymuje się u mnie tak mniej więcej do 2 godzin. Poważnie, nawet nakładając jakieś produkty takie, wiecie, niwelujące, kojące zaczerwienienie, ceramidy, łagodzące i tak dalej, nic to nie daje. Po prostu to zaczerwienienie utrzymuje się bardzo długo i to są najgorsze z tych trzech płatków. Nie mogę ich używać. Może u was takiego efektu nie będzie, ale raczej podejrzewam, że oddam komuś te płatki, no bo nie. Nie, absolutnie nie. Teraz tak, następne płatki,
pod względem jakości i działania, to bym powiedziała te płatki z witaminą C. I po ich nałożeniu mam wrażenie, że za każdym razem jak je nałożę, to szczypia mnie skóra, właśnie tutaj w okolicy oczu. Czuję takie mrowienie, no takie szczypanie. Nie do końca jest to przyjemne uczucie. Pojawia się lekkie nawilżenie, ale przez to, że jest to takie szczypanie, to nie do końca jest to komfortowe dla mnie w porannej pielęgnacji stosowanie tych płatków. Czy zauważyłam jakąś różnicę na skórze po ich stosowaniu? Nie. No po prostu nie. I ostatnie płatki, i moim zdaniem najlepsze z tych trzech, to są te płatki z retinolem nawilżające, bo tu rzeczywiście po zdjęciu tych płatków odczuwam nawilżenie i rzeczywiście w przypadku tych płatków nic z moją okolicą wrażliwą wokół oczu nic się nie dzieje. Więc jest to na pewno plus i jestem w stanie stosować je codziennie, nakładać je codziennie o poranku, tak jak stosuję płatki. One wszystkie mają, słuchajcie, taką samą grubość, tak samo są zanurzone w tym płynie. Taki bardzo delikatny zapach, który też nie będziecie jakoś specjalnie wyczuwać, nie będzie wam przeszkadzał. No ale od razu wam mówię, ja sobie jeszcze te płatki testuję, zobaczymy jak to będzie. Tych czarnych nie jestem w stanie używać, więc one do kogoś powędrują. Będę jeszcze sprawdzać te z witaminą C i te z retinolem, ale na razie przekonują mnie jednak te z retinolem. Też między innymi właśnie tego, że nie ma tego szczypania, nie ma tego pieczenia. Jest to nawilżenie i na razie tyle. Płatki. Płatki pod oczy BB Beauty. Są jeszcze takie kolagenowe, tam widziałam jeszcze kilka jakichś innych wersji. Moją uwagę przyciągnęły te i mamy tutaj tak, niebieskie, czyli z kwasem hialuronowym i pantenolem, z passion fruit i niacynamid, z kofeiną, koenzym Q10 i kiwi kombucha. Dzisiaj przetestowałam te i teraz tak, jak one są w takiej promocji, że jak kupicie dwa opakowania płatków, to zapłacicie za nie 2,99, dlatego wzięłam za zamachem wszystkie razem, bo one razem w jednym kartonie leżały. I jak pokazałam je na Instagramie, na Instastory, to kilka osób do mnie napisało: nie, w ogóle Anita, daj sobie spokój z testami tych płatków, bo one są beznadziejne, bo one są grube, bo one zjeżdżają, bo się odklejają, nic kompletnie nie dają. Ale pojawiły się też takie głosy, kilka dziewczyn mi napisało, że są fajne te płatki. Testy testami, dzisiaj rano użyłam i serio, szkoda nawet tych 3 zł. Przynajmniej na te z kiwi, nie wiem jak będzie z tymi, ale podejrzewam, że będzie podobnie. No potwornie są grube te płatki, rzeczywiście one są grube i one no, zjeżdżają z tej skóry, odklejają się. Mają co prawda fajną formę, czyli fajne wycięcie, bo tutaj tak w zależności od tego jaką macie tą okolicę oczu, większe, mniejsze, to tutaj fajnie można dopasować. Zdecydowanie lepsza forma wycięcia tych płatków niż w przypadku tych Lanbena, ale kurde no, no po prostu odklejają się, zjeżdżają. Teraz powiedzcie mi, jaki jest sens zobaczyć efekty działania płatków, które cały czas trzeba podciągać, bo one nam tutaj potrafią zjechać, więc znowu do góry. No nie, no to tak to nie powinno działać. Nie wiem jak będzie z pozostałymi, dam znać na pewno na Instagramie. Więc takie moje podsumowanie dzisiaj. Jeśli chodzi o te płatki, chciałam wam dać znać już dzisiaj na temat tych płatków Lanbena, bo cały czas, słuchajcie, dostaję od was wiadomości i pytania, między innymi na Instagramie. Anita, powiedz, bo są jakieś fajne promocje, Anita, daj znać, czy one rzeczywiście się sprawdzają fajnie, czy rzeczywiście warto je kupić. No, więc mówię wam szczerze, dla mnie tych nie warto kupować, ale to dlatego, że tak jak mówię, no u mnie pojawia się ten efekt zaczerwienienia, który jest nie do przejścia po prostu. Tutaj pojawia się ten efekt szczypania, więc jak na razie nie zauważyłam żadnych efektów. A z kolei te z retinolem fajnie nawilżają, ale też nie widzę na razie nic więcej. Więc gdybym miała wam polecić, to te na razie biedronkowych nie polecam. I tyle jeśli chodzi o dzisiejsze testy i gadanie i tego vloga. No takie moje przemyślenia, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ja w ogóle miałam dzisiaj taki dzień, słuchajcie, zalatany, zabiegany, wszystko jakoś tak na szybko w pędzie. Zaraz jeszcze posprzątam w łazience, zrobię sobie kolację i będę już odpoczywać. Myślałam, żeby jeszcze dzisiaj składać tego vloga, ale zrobię to jutro. W ogóle jutro zapowiada się super dzień. Po południu mamy imprezkę rodzinną u moich rodziców.
i będziemy na pewno oglądać slajdy z dzieciństwa. No, zamówiliśmy sushi. No w ogóle zapowiada się super, także jutro będzie fajny dzień, więc chciałabym ogarnąć, złożyć tego vloga z samego rana, później ogarnąć wszystko to, co muszę zrobić. No i weekend przed nami. Jeśli oglądacie ten film dzisiejszy z samego rana, to życzę wam oczywiście udanego dnia. A jeśli nadrabiacie go wieczorową porą, to udanego wieczora. Widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję wam bardzo za obecność. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!